Witajcie! Dzisiaj przed Wami kolejny trik na rynku Steam Który mam nadzieję, że nie wiem co, że nie będzie chociaż głupi Otóż ten trik tak się składa, że jeszcze na nim nie zarobiłem nic I ktoś powie To po co to nagrywasz? No bo nie wiem co dzisiaj wrzucać tak w sumie, no nic się nie dzieje Mógłbym Wam znowu wrzucić o pryzmatach 2, ale tak naprawdę na wykresie nic się nie stało Jedyne co, to możecie sobie zobaczyć, że mi się sprzedały Także fajnie po 18 groszy mi się udało je posprzedawać, więc trochę tam niby jakaś przebitka jest. Ale do zapraszam do wczorajszego filmu o Pryzmatak 2. O się nazywa Gremium Orzekło. No i tam macie powiedziane mniej więcej, jak można sobie tam fajnie dorobić. Także Gremium Orzekło na moim kanale. Dla osób, które są nowe jeszcze tam. Że tak to powiem, nie ogarniają trochę jak, jak działa jakieś tam, jakieś tam podstawowe rzeczy. Trochę, za, trochę zarobić można, y, mnie się udało, y, ale oczywiście nie chcę, żeby ktoś się tak sugerował i szedł źle poza tym co ja mówię. Dzisiejszy film jest y, tak jakby trochę. To jest najbardziej chyba bezpieczny sposób, jak myślę, który jest zarazem. Y, w zależności od przypadku on jest bezpieczny albo niebezpieczny. I o co chodzi? Jak widzicie, mam 800 zleceń kupna naklejki CZ75 Auto. Jak wygląda jej wykres teraz, kiedy zobaczycie sobie? Ogólnie wykres wygląda w taki sposób. Tutaj jest 800 to moje, które mam. Tutaj jest 20, które akurat tak się składa, że też jest. I tutaj te bloczki są w taki sposób rozkładane. Kiedy popatrzycie sobie na te bloczki, one wyglądają trochę inaczej. Ponieważ te bloczki są bardzo małe i są na bardzo duże wartości. Kiedy zobaczymy sobie na wykres, mamy bardzo duże rozwahanie. Kiedy zobaczymy sobie na popyt, to jest on dosyć mały. Wady jakie są? Takie, że najprawdopodobniej nie da się na tym zarabiać szybko i dużo. Zalety, jakie są, to to, że w dłuższym okresie, w jakim będziemy wykorzystywać ten sposób, najprawdopodobniej będziemy, jeżeli nam się uda w jakiś sposób to robić, a tak się składa, że akurat istnieje bardzo dużo przykładów, na których udało się coś takiego dokonać, no po prostu w dłuższym okresie będziemy wychodzili na bardzo duży procent na plus. Jest to procent rzędu, no teraz jak widzicie, 19 do 29, czyli to jest około. 30% no to jest 10 groszy na sztuce czyli około 30% tak naprawdę na jednej transakcji która by tutaj wyszła czy to wychodzi? ogólnie z doświadczenia wiem że tak ale niesamowicie rzadko w sensie siedząc na tym i patrząc jak to funkcjonuje to naprawdę żeby to się stało żeby w taki sposób można było zarobić no to tak się akurat składa, że trzeba trochę wyczekać. I teraz tak. Po co jest ten film? Ten film nie jest po to, żebyście, żeby wam pokazuje, róbcie to samo co ja, no bo wiadomo, że to trochę, trochę jest takie specyficzne. Ten film bardziej ma na celu, jakby to powiedzieć, pokazać pewien system, który działa. To, co jest ciekawe, to to, że kiedy popatrzycie sobie na naklejkę, akurat mam chyba skopiowaną, jak sobie dobrze pomyślę, więc dobrze. Kiedy popatrzycie sobie na takie naklejki z remeru? Już bardziej od Liquid wolałbym akurat Astralis, które gdzieś tu mi umknęło. Panie Astralis, proszę się pokazać. O właśnie, bo na nie patrzyłem. Zobaczycie tutaj bardzo duże wahanie pomiędzy 40 ilomaś groszami. Tutaj akurat na 54 można sobie na chillu to wystawić, a nawet 70, co już daje całkiem spoko przebitkę, jeżeli o to chodzi. Co jest w tym złego? Złe jest to, że jakiekolwiek wahanie, jakie będzie na RMR-ach akurat, w tym przypadku... Może się skończyć i dołem, i górą. Nie ma żadnej gwarancji na, tym, na to, że na tym nie stracicie. Dlatego ten system, bym powiedział, że jest trochę dobry, trochę słaby. I należy w ogóle takie inwestowanie zacząć od samej analizy przedmiotu. Ja nie będę analizował tych przedmiotów za Was. W pewnym sensie, jeżeli ktoś jest chętny na tak zwane korepetycja, to możecie mnie dodać na Steamie i rzeczywiście za jakąś tam opłatą jestem w stanie godzinę wam poświęcić czy tam 10 godzin zależy kto ileż wiecie o co chodzi, pieniądze yy, mogę oczywiście jakoś tam podradzać w tym coś tam o tym wiem podobno no ale to wiadomo ja za was ogólnie analizy i temu teraz nie będę robił wszystkich. Ogólnie można szukać tych, tych sytuacji, gdzie to jest, tych wahań wszystkich tych wahań jest pełno na steamie, one występują na skinach, czasami występują na skrzynkach, chociaż w taki sposób na skrzynce tego nie zrobicie. Bo skrzynę, skrzynki mają za dużą aktywność cenową. Zazwyczaj są to rzeczy takie jak graffiti, są to rzeczy, które po prostu mają mniejszą aktywność cenową. Czym jest aktywność cenowa? Mam nadzieję, że większość z Was rozumie, a dla tych, którzy nie rozumieją, to powiem, że jest to. Znaczy, jest to moja terminologia, którą narzuciłem na to, jak dużo skrzynek schodzi po prostu i na to, jak bardzo cena jest wymienna podczas dnia. To tak, to tak samo, jeżeli powiedzmy, istnieją tylko cztery przedmioty na rynku Steam i codziennie powiedzmy, że schodzi jeden, wchodzi nowy i tak dalej, to ten i cena się zmienia. Po prostu, jeżeli cena się zmienia, to przedmiot ma dużą aktywność. Jeżeli cena jest cały czas stała, to on ma małą aktywność. Tak bym to ogólnie skrócił. Jeżeli na czymś obserwujecie spore wahanie, spore, tak jakby to, że cena się zmienia, możecie w ten sposób wypróbować. Ogólnie to, czego nie polecam za nigdy robić. I o tym już kiedyś mówiłem, to jest zawyżanie ceny po to, żeby pociągnąć za tym innych ludzi. To tego nie polecam robić. Żeby to wam wyszło, musielibyście to zrobić w bardzo specyficznych warunkach a swoją drogą, gdybyście to zrobili w głupi sposób, to jeszcze byście za to dostali bana. Więc y, zawyżanie ceny tak się akurat składa, że jest y, trochę Jeżeli byście zawyżyli cenę bardzo dużymi środkami i trzymali tę cenę na zawyżonej, a później tak jakby tak, jakby taką resztkę z tego co zawyżyliście, wystawiali, to jest to banable. Więc tutaj tego nie polecam. Aczkolwiek, robienie sobie takich zleceń wielkich na kupno czegoś poniżej jakiejś tam wartości, która gdzieś jest ustanowiona, tak jak ja zrobiłem tutaj, jest jak najbardziej do akceptacji. No i to, co w tym chodzi, to po prostu wyczekanie momentu, kiedy można będzie to przekuć jakoś tam. Plusy tego też są takie, że ogólnie jeżeli cokolwiek wam się spieprzy i byście to kupili, ale wahanie cenowe by znikło, bo by się zapchało, to ogólnie jeżeli ono się zapcha w dół, to na takim skinie, na jakim, znaczy na tym przedmiocie, na jakim ja to wybrałem, praktycznie. No... Widzicie jak to wygląda. Zepchanie się w dół praktycznie powoduje jedyne co to widełki, tylko na innych wartościach. Co mi nie przeszkadza. Za to ogólnie, no to jeżeli by się zapchało do góry, no to to jest dla mnie spoko wzrosty. Także taki film z takim triczkiem, metodą, jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że jakąś wiedzę Wam dostarczyłem. Jeżeli ktoś ma sprawę, nie wiem cokolwiek. Związanego z rynkiem Steam, chcę się czegoś dowiedzieć. Zapraszam do dodawania mnie John ja na Steamie. Jeżeli ktoś chce, mogę dać komuś te korepetycje mityczne. Cena jest do ustalenia w wiadomości prywatnej. Coś o tym wiem, zawsze można pogadać, zawsze można podyskutować o tym. I co. Jak, a jak nie, no to został chociaż suba, bo trzeba zbierać tysiąc, żebym mógł na was zarabiać pieniądze i reinwestować te pieniądze na Steama i pokazywać wam jeszcze bardziej dziwne i ciekawe rzeczy, te 15 zł przynajmniej. To na razie.